Hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na taki filmik o kolekcji moich paletek. Mam aż 31 paletek w mojej toaletce i postanowiłam nagrać Wam, jakie paletki dokładnie mam, przedział cenowy, jak mniej więcej, ile jaka kosztuje, i po prostu pokażę Wam, co mam, żebyście mogli później podpowiadać mi, jaką paletkę mam przetestować na początek, jaką jesteście zainteresowani zobaczyć makijaż. Więc będziemy po kolei testować te wszystkie paletki. Jest ich niesamowicie dużo i nagrać wszystkich paletek test będzie mi dużo to czasu kosztowało, więc na razie nagrywam dla Was taki filmik o całej mojej kolekcji, a później będziemy wybierać typowo paletki, które Was interesują, jakie mam przetestować. I przepraszam Was za mój katar, głos, kaszel i ledwo się wysławiam, ale po prostu jestem przeziębiona i w nocy miałam gorączkę, źle się czuję, a udało mi się teraz po prostu na chwilę do Was wstać i porozmawiać, póki jeszcze mam siły, to nagrywam, bo po prostu bardzo mi tego brakowało. Teraz przechodzimy do pierwszych paletek, pierwszych dwóch bardzo tanich paletek, i te paletki to są super paletki dla osób, które nie lubią mieć bardzo napigmentowanych cieni, które boją się eksperymentować z makijażem, takie po prostu zwykłe, klasyczne, to są właśnie te paletki, i one, to jest firma Lovely, kosztują w Rossmanie coś około 10-15 zł, więc niedużo. No i ich jakość nie jest jakaś super. Oliwka tymi paletkami czasami się bawi i po prostu mnie nimi maluje, więc wtedy nie muszę się martwić, że będę musiała nie wiadomo jak bardzo starać się zmyć mój makijaż, bo po prostu są mega słabe te paletki i nie są trwałe. Kolejna paletka, nie wiem co to jest za firma, jest tutaj coś napisane Life and Love i nie wiem nic więcej. Ja tą paletkę znalazłam kiedyś w Rossmanie za jakieś 15 zł na promocji, więc zakupiłam. I wygląda ona tak. Pigmentację ma w miarę w porządku, chociaż nie jest jakoś super zabójcza. I ogólnie bardzo fajna paletka, ale nie wiem czy to widać, ona strasznie się rysuje. Straszna jakość tego opakowania, po prostu masakra. Tutaj było pełno napisów z przodu, już teraz nie ma nic, pojedyncze literki. No i tak jak mówiłam, no, pigmentacja w porządku, ale tak naprawdę słaba, więc no jest to po prostu słabsza paletka, nie wiem co więcej można powiedzieć. Kolejna paletka, czyli inspiracja, jak widać, paletki Naked. Jest to Vibo paletka Glow Nude i ta paletka ma super pędzelek. Ten pędzelek jest tak milusi, tak dobrze wykonany. Jeżeli szukacie fajnego pędzelka, to w tej paletce naprawdę znajdziecie bardzo fajny cień do nakładania cieni i do blendowania, więc super jest. I ta paletka, jak widzicie, jest nowa. Użyłam z niej tylko jednego cienia. Cienia. I jest to taki bardzo jasny brązik, który bardzo, bardzo ładnie wygląda, jest bardzo dobrze napigmentowany. Więc jeżeli chcecie test tej paletki, bo ona jest też jakaś tania w Rossmanie, to możemy nagrać, bo używam tylko jednego cienia z tej paletki, więc mogę jeszcze taką pierwszą opinię swoją na temat tych kolorków wydać. Więc tak jak mówię, ta paletka już jest zdecydowanie lepiej napigmentowana niż tamte, no ale też kosztuje nieco więcej, coś koło 20-30 zł z tego co pamiętam. Kolejne dwie paletki z Vibo. Co się dzieje, Oliwia? Jak przed chwilą zauważyliście, Oliwka jest też w tym pokoju i coś mi właśnie chrumkała, zwracała na siebie uwagę, więc musiałam chwilę przerwać. I tak, kolejne dwie paletki to są paletki Vibo. Jest tu paletka Modern i ta druga ich paleteczka. Zacznijmy może od tej. Na początku nie byłam jej w ogóle fanką. Uważałam, że jest słaba. Ale jeżeli chodzi o dzienne makijaże, takie bardzo delikatne, bo te wszystkie cienie są mega słabo napigmentowane, to daje radę i
dla kogoś, kto początkowo chce się uczyć makijażu, to naprawdę bardzo w porządku są te paletki, nie są mega jakoś napigmentowane, nie zrobicie sobie nimi krzywdę, więc polecam Wam te dwie paletki. Druga wygląda tak. O. Zdecydowanie brakuje mi w tej paletce lusterka, w tamtej poprzedniej jest. No i cóż, jeżeli chodzi o te paletki, to ich cena, nie wiem, coś koło 20 paru złotych kosztują. Czy dużo, czy mało, jak za taką paletkę? Można mieć dużo lepszą paletkę za podobną cenę, więc ja bym ich już nie kupiła sobie drugi raz. Ale ogólnie są bardzo w porządku, więc jeżeli szukacie jakichś tanich paletek do nauki makijażu, to Wam polecam serdecznie te dwie. I co my tutaj mamy teraz, żeby tak po kolei może? Mam tutaj paletkę Sleek i to jest moja jedyna paletka tej marki. I jeszcze jej nie testowałam, jest całkowicie nowa, więc jeżeli chcecie zobaczyć test paletką Sleek, to serdecznie Was zapraszam do pisania komentarzy pod spodem, a na pewno nagram jej pierwsze wrażenie. Jeżeli chodzi o kolory, to są naprawdę piękne i ja tutaj sobie już robiłam kiedyś swatche i wiem, że te kolorki są dobrze napigmentowane, więc będziemy mogły razem tą paletkę przetestować. Odkładam. I kolejna paletka, wydaje mi się, że cenowo teraz będziemy rosnąć. Może przejdę najpierw do paletek wszystkich innych niż Make Up Revolution, bo Make Up Revolution paletek mam zdecydowanie najwięcej. Pierwsza paletka, którą tutaj mam, to jest paletka z Sephory i tą paletkę dostałam od Maxa na święta jakiś czas temu. Takie piękne kolorki, możecie zauważyć, i te kolory są mega napigmentowane i mamy tutaj piękną śliwkę, piękny brąz, naprawdę są to bardzo ładne kolory, ale bardzo mocno napigmentowane i już gorzej się blendują, więc z tą Sephorą bywa różnie. Nie wiem, czy już ta paletka jest dostępna, ale myślę, że nie, więc nie znajdziecie już jej. Jeżeli chodzi o ten brokacik tutaj, to jest naprawdę bardzo ładne, ale nie podoba mi się jej kształt, bo nie mam jak jej schować. Jeżeli chodzi o paletki inne, które stoją na przykład tak w mojej toalety, to ona zawsze wystaje i zawsze mi przeszkadza, więc musi leżeć na płasko, gdzieś na samej górze, co jest niekoniecznie wygodne w przechowywaniu. Kolejna paletka to jest paletka Huda Beauty. O taka, też dostałam ją na święta od Maxa i ona ma już piękne foliowe cienie, ma jest po prostu przepiękna. Przepiękne kolory, bardzo napigmentowane. Trzeba uważać, żeby nie zrobić sobie nią krzywdy. Ja jestem w niej zakochana i do mocniejszych makijaży jak najbardziej ona się sprawdza, więc Wam polecam i bardzo mi się podoba ten kolorek, taki trochę toffee, trochę nude, bardzo fajny i bardzo fajna paletka, więc polecam Wam te paletki Huda Beauty. I teraz robimy małą przerwę, za chwilę do Was wracam. Dobra, przychodzę do Was po małej przerwie z powrotem. Oliwka mi tutaj w tle hałasuje i cały czas muszę zwracać jej uwagę i jej pomagać. Czekajcie, przesunę. Więc tak, zaczynam znowu. Do kolejnej paletki przechodzimy i jest to paletka The Balm i chciałam jej Wam tutaj nie pokazywać, bo nie jest to typowo paletka z cieniami. Jest to paletka wszystkich takich kultowych produktów marki The Balm. Mamy Mary Lou, mamy Bahama Mama, 3 róże i 4 różne cienie. Są to takie nudziaki, brązy, jedna taka śliweczka troszeczkę i te cienie są naprawdę rewelacyjne, one są bardzo dobrze napigmentowane, ja jestem z nich naprawdę bardzo dumna i ogólnie z całej paletki. Przy używaniu jej codziennie przez ostatni rok mam naprawdę znikome zużycie tego rozświetlacza i bronzera, więc naprawdę mega wydajne produkty i ich jakość jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo w porządku. Więc jeżeli szukacie jakiejś super paletki takiej na wyjazdy, gdzie będziecie mieli i super cienie na co dzień,
i super rozświetlacze, bronzery, to na pewno ta paletka Wam się sprawdzi, więc Wam serdecznie tą paletkę polecam. Ja jestem w niej zakochana totalnie. I mam tutaj też trzy paletki Zoeva, Zoeva, nie wiem jak Wy wymawiacie, więc może powiedzmy, że Zoeva. Są to trzy paletki z Sephory zakupione. I te trzy paletki zakupił mi Max. To pierwsza paletka, nie pamiętam kiedy, na jakieś święta też, chyba do jakiegoś prezentu świątecznego dorzucił mi tą paletkę. I jej wygląd jest oszałamiający, jak możecie przyznać. Środek jest naprawdę też piękny. Kolorki, to jest po prostu cudo. Pigmentacja rewelacyjna. Naprawdę super są te cienie. Co do tej paletki, to mamy tylko jeden matowy cień i to jest ten taki bardzo nasycony czerwono-bordowy kolor. Reszta to tutaj są połyskujące, więc z nią wykonamy takie makijaże ciężkie, wieczorowe. Ale jest naprawdę ta paletka przecudowna, przepiękna i ja jestem w niej zakochana. To jest moja ulubiona i pierwsza paletka tej firmy. Mam do niej ogromny sentyment i to pamiętam, że to była jedna z pierwszych paletek takich droższych u mnie w toaletce. I z jednej strony mówię, o ile ona kosztuje, jednak no kurczę, 100 zł praktycznie. Więc no dużo jak już, jeżeli chodzi o paletkę. Ale jakość jest rewelacyjna, ona się nie osypuje. No po prostu jestem zakochana i te paletki tej firmy polecam Wam wszystkie, bo ja mam trzy paletki i każda paletka tak samo dobrze się sprawuje. Mam tutaj jedną paletkę, którą wybrałam razem z Maxem już typowo na taką na co dzień z nudziakami, bardzo jasnymi, bardzo ładne. Mamy tutaj trzy połyskujące cienie, ale to jest naprawdę taki delikatnie połyskujący cień. Ich rewelacyjna jakość, taka kremowa konsystencja super się rozprowadza, bardzo dobrze się blenduje, więc naprawdę te cienie są przecudowne. I ja mam teraz jedną paletkę tej firmy, taka typowo no, na wieczorowe makijaże, jedna typowo dzienna i muszę jej troszeczkę więcej teraz testować i używać, bo zapomniałam już o niej. I mam tutaj jedną taką paletkę, która była przez wakacje bardzo na czasie. Carmer Melage. I to są już takie bardzo ładne pomarańcze. Już takie dwa bardzo foliowe cienie. I ta paletka jest i super na co dzień, i super na takie wyjścia. O, spadnie mi zaraz. Więc polecam Wam tą paletkę. Jeżeli chcecie mieć skrót tych dwóch paletek w jednej, no to ta paletka jest ok, bo i jest super na imprezy i na co dzień, więc takie na różne okazje, więc ja ją Wam polecam. Więc mam te trzy paletki, jestem w nich naprawdę zakochana. I nagramy wszystkich trzech paletek tych właśnie test na pewno, bo one naprawdę są warte swojej uwagi. Kolejna paletka, mam tutaj jedną taką paletkę, moją rodzynek. Jest to paletka, którą ostatnio dostałam w gratisie do zamówienia. I tą paletkę jeszcze nie robiłam makijażu. Jej jakość jest naprawdę bardzo w porządku, bardzo dobre nasycenie koloru, bardzo dobra pigmentacja. Nie osypują się te cienie, więc wykonamy nią makijaż oczywiście, ale jeszcze nie teraz. Bo jakoś może ma ładne kolory, ale nie przemawiają do mnie, więc na pewno będzie test tej paletki. No ale na niego jeszcze chwileczkę poczekamy, bo mam tutaj kilka paletek, które na pewno mają pierwszeństwo. I mam tutaj paletkę, w zasadzie powinnam Wam pokazać jedną, ale pokażę Wam dwie. Paletki Natalii Siwiec, znaczy paletki Makeup Revolution Pro, ich twarzą. Przy współpracy właśnie z Natalią Siwiec te paletki zostały wykonane. To są takie jej paletki, można powiedzieć.
Bardzo fajne paletki, bardzo ładne kolorki, mi się bardzo podobają. Ja jestem naprawdę zadowolona. Do czego mogę się przyczepić przy tych paletkach? Po pierwsze, nie ma lusterka, a ja po prostu nie wyobrażam sobie takich dużych paletek bez lusterka. No, tak samo te Zoewy paletki też nie mają tych lusterek i mi jest bardzo przykro, jak nie mają, bo ja lubię po prostu patrzeć też z bliska w taką paletkę od razu, niekoniecznie mieć jeszcze dodatkowo lustro. I druga rzecz to to, że te paletki same się zamykają i mnie to strasznie denerwuje. Bo kiedy trzymam paletkę w ręku, to muszę cały czas kontrolować o to. Nie mogę sobie jej otworzyć i trzymać tak po prostu, tylko cały czas dbam o to, żeby tą paletkę trzymać w ten sposób. Robiłam tą paletką dwa razy makijaż i jestem z niej naprawdę zadowolona. Jest naprawdę bardzo w porządku. Na pewno nagram dla Was taki teścik tej paletki. Oczywiście, więc czekajcie, dajcie znać, którą paletkę najpierw mam przetestować. Pigmentacja bardzo w porządku, bardzo fajne są te cienie metaliczno, takie połyskujące, bardzo ładnie się rozprowadzają i bardzo ładnie blendują, więc no bardzo fajna paletka, ja ją bardzo Wam polecam. No i do tej paletki mam jeszcze tą paletkę do konturowania twarzy, nie jest to paletka cieni, ale przy okazji tej paletki pokażę Wam, że też tą paletkę posiadam i jak chcecie, to możemy zrobić test tych właśnie dwóch paletek. No i cóż, teraz przechodzimy do mojego całego zbiorowiska. To jest jedna część i tu mam drugą. Całe 14 paletek cieni czekoladek od Make Up Revolution. Teraz tak, pokażę Wam tylko każdą po kolei paletkę, którą posiadam, ale nie będę już na temat tych paletek nic więcej mówić, ponieważ jeżeli chcecie zobaczyć, która paletka dla kogo się sprawdzi, co mogę powiedzieć o każdej z tej paletce, mając je tutaj przy sobie i mogę zobaczyć, sprawdzić te cienie, powiem Wam już w drugim filmie, który właśnie pojawi się na moim kanale, od razu po tym filmie. I jeżeli jesteście ciekawi więcej opinii na temat tych paletek, to zapraszam do kolejnego filmu, bo gdybym miałabym o każdej z tych paletek powiedzieć teraz, ten film będzie trwał naprawdę w nieskończoność. Więc pierwsza część taka filmiku będzie to właśnie przedstawienie Wam paletek tych wszystkich pozostałych, które przed chwilą Wam pokazałam i po prostu kolory właśnie tych paletek Make Up Revolution. Więc tak, mam tutaj jedną paletkę, tą mleczną czekoladę z różowym i ona ma bardzo słodkie, piękne kolorki, które wyglądają o tak, więc naprawdę jest przepiękna, prześliczna, cukierkowa. Kolejna paletka jest to mleczna czekolada z niebieskim, taki baby blue. I tutaj mamy takie morskie kolorki, troszeczkę niebieskich, zieleni, bardzo ładne kolory. Moment. Dobra, kolejna paletka. Jest to paletka cała różowa. I ta paletka jest taka cukierkowo różowa, troszeczkę mamy brązu, ale jest to zdecydowanie paletka, w której jest dużo, bardzo dużo połyskujących cieni. Kolejna paletka to taka brzoskwiniowa paleteczka i ta paletka ta paletka ma bardzo ładnych, dużo zielono-pomarańczowych kolorków. Jest taka, powiedziałabym, jesienna. Bardzo mi się z jesienią kojarzy ta paletka, więc bardzo ładne kolory, ale takie zielono-pomarańczowe. I tak, mam tutaj teraz już tylko wszystkie brązowe paletki, więc zaczniemy może po kolei do takiej typowo czekoladowej czekoladki. Najbardziej klasyczna, jaką znalazłam, jest to moja pierwsza czekoladka. Taka typowo z brązami, ale mamy tutaj bardzo dużo połyskujących brązików. Bardzo dużo takich kolorków
jakby to powiedzieć, z takim połyskiem. To nie jest ani folia, ani satynowe wykończenie. Taki połysk, dziwny połysk. Jest ta paletka naprawdę dosyć stara, jeżeli chodzi o te wszystkie paletki moje, więc taka pierwsza z tych paletek typowa. Więc tak, kolejna paletka, może przejdźmy do tych paletek trzech, czterech świecących takich. Pierwsza paletka to jest ta Rose Gold i tutaj mamy zdecydowanie inspiracja Huda Beauty, bardzo dużo foliowych, połyskujących, różowych cieni, więc dla osób, które lubią różowe makijaże. Kolejna paletka to jest ta Elixis i tutaj mamy już zdecydowanie więcej odcieni matowych, w zasadzie to tylko dwa połyskujące i bardzo dużo takiego matu, czerwieni i cegiełki, więc taki jesienno-zimowy makijaż, nimi naprawdę bardzo ładny można wykonać. Kolejny to jest 24-karatowe złoto i tutaj mamy już taki no, złoty odcień, mamy też zieleń bardzo ładną i bardzo dużo połysku, więc jest i ta paletka. Kolejna paletka jest to Galactic i ta paletka jeszcze jest nietestowana przeze mnie, ale jest na pewno bardzo zwariowana, bardzo inna. I no, jestem ciekawa jej pigmentacji, jak te kolorki będą wyglądały na oczach po zmieszaniu, więc dajcie znać, czy chcecie tej paletki jakoś niedługo teścik. Kolejne paletki, które tu mam, tu może zacznijmy od tego, jest tutaj paletka Orange i ta paletka jest taka bardzo pomarańczowo-brązowa, ma w sumie trzy kolorki takie połyskujące, a reszta to są bardzo ładne maty, bardzo pomarańczowe, bardzo na czasie i bardzo ładna. Ja jestem z niej naprawdę zadowolona. Kolejna paletka to takie typowe nudziaki i tak się też nazywa ta paletka, to jest nowość, więc jeżeli chcecie paletkę z nudziakami, tutaj jest rewelacyjna. O, całkowicie nowa, jeszcze nie używana, więc dajcie znać, czy robić test. Kolejna paletka jest to ta miętowa Mint Chocolate i tą paletką już robiłam test, znaczy malowałam się nią, nie robiłam testu dla Was. Piękne zielenie, bardzo ładny żółty kolor. Jest ta paletka inna, zdecydowanie bardziej dla odważnych makijaży, więc mi się podoba. Kolejna paletka, też nowość, to jest to taka bardzo bordowo-fioletowa i ta paletka właśnie ma troszeczkę takich śliwek, bordo, jakieś pomarańcze, bardzo ładne, ciemne dosyć kolory, ale można nią wykonać też makijaż dzienny. No i ostatnia paletka tej firmy to jest paletka ta fioletowa. I ona tutaj zdecydowanie ma bardzo dużo fioletu, brązu, różu, więc taka bardzo dziewczęca, bardzo ładne są te kolory. Więc to są wszystkie moje paletki Make Up Revolution, które posiadam. I widzę, że teraz nie pokazałam jeszcze Wam jednej paletki, też czekoladki, ale jest to czekoladka z Too Faced, jedyna moja czekoladka, Chocolate Bar. I ta paletka jest naprawdę rewelacyjna. Co do ceny, te paletki, a te paletki, no to wiadomo, to kosztuje 40 zł, ta paletka kosztuje 270 w Sephorze, nie pamiętam, ale coś koło tego, więc no nie mała różnica w cenie, ale jest też duża różnica w jakości i w pigmentacji na pewno, więc jeżeli chodzi o pigmentację tych cieni, one są naprawdę bardzo napigmentowane. Mam tutaj problem z kolorem czarnym, bo po prostu mi się troszeczkę osypał i wszystko brudzi, wszędzie się wysypuje, po prostu mam z nim problem. Naprawdę te cienie wszystkie są mega rewelacyjne, mega fajnie napigmentowane i bardzo dobrze się nimi pracuje, ale można sobie łatwo tą paletką już zrobić krzywdę, więc dla bardziej wprawionych osób w makijażu jest super.
Dobra, to by była cała moja kolekcja wszystkich paletek. Jeżeli chcecie taki właśnie poradę, jaką paletkę z tych czekoladek macie wybrać, to zapraszam Was do kolejnego filmu i mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że nie przeszkadzał Wam bardzo mój katar, zapchany nos i podkrążone oczy. Jeżeli dało się to oglądać i jesteście zadowolone z jakości tego filmu, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i zapraszam Was do kolejnego filmiku na moim kanale, którym będzie już takie porady, którą paletkę z tych właśnie czekoladek wybrać. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!